Że kiedy nie umierasz, to przegrywasz, bo duch pokazuje wyraźnie, że nasze własne ja ma umierać każdego dnia. Jeśli własne ja nie umiera, to przegrywasz, bo własne ja próbuje zgarniać w ogóle rzeczy dla siebie, odbierać sobie chwałę, szukać własnego szczęścia. Własne ja to jest symbol świata generalnie. Także jest świat własnym ja, ale musisz zobaczyć, że Bóg umieścił w tobie ducha, czyli życie Jezusa i cały, w ogóle Bóg jest w tobie stwórca, stworzył wszystko, niebo, rośliny, zwierzęta, zachody słońca i On umieścił te rzeczy w twoim duchu i teraz On chce, żebyś się skupił na tym duchu, w którym masz nowe życie. Wykonało się, ukończone dzieło krzyża jest w tobie. A ciebie stworzył jeszcze wcześniej, byłeś w zamyśle, zaprojektowany, rozumiesz, a później włożył ducha w ciebie. I teraz masz w tym żyć, masz skupiać swoje myśli, swoje serce na duchu, tak? By On pokazywał ci rzeczy, byś był prowadzony przez Ducha Świętego, a nie przez własne ja, bo jak mówię, własne ja okrada Boże Królestwo, bo własne ja szuka własnego ja. I ono zgarnia rzeczy za siebie. Ile razy chciałeś zrobić rzeczy dla Boga, ale własne ja to ukradło, własne ja kradnie rzeczy w duchu. Własne ja kradnie. Własne ja pragnie własnego szczęścia. I widzisz. Dlatego tak ważne jest umierać każdego dnia. Dla siebie samego. Widzisz, własne ja szuka siebie samego, a miłość nie szuka swego, a Bóg działa tylko przez miłość. Widzisz, o co tu chodzi. Jakie to są rzeczy. Jakie to są, żeby to zobaczyć, bo to nie trzeba się wysilać, tylko trzeba to zobaczyć. Bóg chce, żebyś się skupiał na duchu, który jest w tobie. Dlatego często ludzie żyją przeszłością, przyszłością. Bo to jest własne ja cały czas. W duchu nie ma takich rzeczy. W duchu jest Boży pokój, cisza, łaska, miłość. No. W duchu właśnie. My za mało doceniamy to, co dostaliśmy. Dostaliśmy ducha. Nie mamy tak jak w Starym Testamencie. I mamy o wiele więcej. Mamy więcej o wiele niż Adam. Mamy Jezusa w nas. Jezusa w naszych sercach. I wszystko, co z tym związane. I teraz Bóg chce, żebyśmy się w tym poruszali. I on, jak mówię, on nas przed założeniem świata jeszcze wybrał, przed tym wszystkim. I on chce, żebyśmy się w tym poruszali, poznali i w tym, i to poznawali, tak? To poznanie Boga daje namaszczenie w ogóle. Bo ja mówię, że wiecie wszystko. No tak, właśnie tam w duchu wiemy wszystko. Bo wszystko dla nas jest dostępne. Wszystko możemy poznać. Namaszczenie, rozumiesz? Poznajesz tam rzeczy w duchu, przychodzi namaszczenie od Bożego, z Bożego serca i cię zmienia, rozumiesz? Dotyk w dotyk, chwała w chwałę, rozumiesz? Światło w światło, rozumiesz? Jest przemiana, rozumiesz? Ale wszystko dzieje się za sprawą ducha. Dlatego tak ważne jest to, co mówił Jezus. Wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Żebyś zaczął chodzić we właściwej rzeczywistości. Którą rzeczywistością żyjesz? Biblia mówi, że my nie znamy rzeczywistością, którą jest Chrystus i tylko taką znamy. Nasze dusze, umysły stare mogą coś pamiętać, ale to nie jesteśmy my, to jest dusza. My jako my zostaliśmy stworzeni w ogóle do miłości. Dla Boga i dla człowieka w ogóle. Do miłości, do życia nie na tej planecie, ale jesteśmy tu pielgrzymami. Jaką masz świadomość, w co wierzysz dzisiaj? Bóg mówi, żeby go szukać całym sercem, a on da się znaleźć. Ja widziałem, jak ile razy rzeczy chciałem robić dla Boga z serca szczerze, ale własne ja stało na przeszkodzie, rozumiesz? Bo ono szukało zawsze w różnych miejscach swojego szczęścia. Ono by chciało być w centrum, ono by chciało być podziwiane. Czasem po cichu, nawet tego nieświadomie, możesz nie wiedzieć. Ale to, a ogłaszamy, że Jezus ma być uwielbiony, tak? Natomiast jeśli w duchu żyjesz prawdziwie, Jezus jest uwielbiony, to automatycznie jest Boży pokój. Nawet teraz to odebrałem. Duch daje ci pokój. I się rozlewa w ogóle Boża chwała, Boży pokój, Boża łaska. I ten pokój w ogóle jest po to też, żeby Bóg kształtował ciebie, twój charakter. Jak mówi Izajasz. Bo Bóg już umieścił wszystko, ja mówię, w tobie, w twoim duchu. I ciebie zaprojektował do odpowiednich rzeczy, rozumiesz? I teraz tam... Poznając swojego ducha, badasz życie wieczne. Zaglądasz w siebie, rozumiesz? I badasz życie wieczne. I poznajesz Boga. Poznajesz życie wieczne. A w tym życiu wiecznym poznajesz Bożą wolę do swojego życia. Na tej ziemi. I w kontekście w ogóle wieczności.
Badamy życie wieczne, które jest w nas, które Bóg umieścił w nas. Świadectwo o Jego Synu jest w nas, a to jest życie wieczne i to jest prawdziwy Bóg. I to Cię uchroni przed zwiedzeniem, tak? Amen. I tego Ci życzę. I dobrego dnia, bo słoneczko dobre jest dzisiaj.